Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Damian Miejkowski przed galą KSW 74 po ceremonii ważenia wrócę do trailera. Zwycięstwo nad Tomem Breezem będzie nawet cenniejsze niż zwycięstwo nad Michałem Materlą. I tak się zastanawiam, czy na papierze Tom Breeze to jest najtrudniejszy rywal w karierze Damiana Janikowskiego? Tak, ja tutaj bardziej właśnie mówiłem o papierku, o tym, że ma jakby wysokie noty, dobrze notowany, bił się w największej organizacji na świecie z wynikiem jakby dodatnim. Także tutaj na papierku była to jakby największa moja wygrana. Ale jak miałbym porównać jakby do Michała jako do persony, bardziej myślę, że taką większą personą jest właśnie Michał Materla i jakbym wtedy ich porównywał, to bym powiedział, że jakby więcej by mi dało wygranie z Michałem, no ale no potoczyło się jak potoczyło się, no to teraz jest takie moje największe wyzwanie. Na co zwrócić największą uwagę w starciu z Tomem Breezem, twoim zdaniem? Na czym zwrócić największą uwagę, czy ja na co zwracam? Na co ty powinieneś zwrócić? Ja no myślę, że na pewno na te proste jego ciosy, jakby układające pod taki kończący na pewno ciężki szybki cios i trochę na brazylijski jiu-jitsu, jeżeli już będziemy się w parterze jakby gdzieś tam wywracać. No ale mam nadzieję, że ujdzie mi to na sucho, będę omijał ręce i sam będę skracał dystans. Przypomina się to pojedynek twój, no zresztą nie jeden, ale pomówmy o tym ostatnim z Tomkiem Jakubcem. Obudziłeś się w tym pojedynku, kiedy zawirował świat. Lubisz przyjąć cios? Bo na przykład twój klubowy kolega Piotr Strus to stwierdził, że pierwsza runda powinna odbywać się w szatni. Wiesz co, to na pewno dało mi też dużo do myślenia, w jaki sposób też prowadzić rozgrzewkę, dlatego że rzeczywiście ten pierwszy cios nie był wcale mocny, a zawirował mi gdzieś tam w głowie i człowiek się już obudził i można powiedzieć zrobił się trochę niezniszczalny, bo jednak te ciosy już późniejsze, które dochodziły od Tomka do mnie nie były na tyle mocne, ani nie robiły mi krzywdy, więc mogłem się spokojnie bić. No ale tutaj wolałbym już inaczej zacząć ten pojedynek, bo też może być to inny cios, może być to mocniejszy cios i myślę, że będę bardziej elektryczny i będę bardziej uważał na te ciosy właśnie w pierwszej rundzie, a trzeba zacząć mocno od razu. Rozmawialiśmy we wtorek, jak dobrze pamiętam, wtedy było nawadnianie, no to opowiadaj, jak przeszedłeś ten trudny okres dla każdego zawodnika, a więc zbijanie wagi. Czy wiesz, jakby z gali na galę i zrobienia wagi na robienie wagi, to przychodzi mi to coraz łatwiej. Nawet, nie wiem, zastanawiam się, czy mój organizm nie jest taki, że już wie, że tak się będzie działo, że ma zejść i tu ma się wypić, wiesz, kupę tej wody, później tę wodę trzeba odcinać. Także nie miałem w ogóle dramatycznych scen, nie było mi słabo, źle się nie czułem. Waga nawet zeszła mi szybciej niż zakładaliśmy z moim dietetykiem i tutaj z moim teamem. Także jak zawsze, profesjonalnie, jak to się mówi, po olimpijsku, waga zrobiona co do grama i ładuje się do jutra. Czy to można też powiedzieć tak, obserwując tak troszeczkę, że to jest dodatkowy jeszcze olimpijski spokój? Dziś mieliśmy okazję się widzieć spacerującego między innymi sobie po Ostrowie, gdzieś tam z Michałem Kitą. Na samym ważeniu też jakichś ogromnych emocji nie było. To też już gdzieś tam to jest wszystko, co daje o sobie znać, to doświadczenie, to że gdzieś tam już miałeś okazję wiele razy spróbować się tutaj w MMA? Przecież ja nigdy jakby nie denerwowałem się, bo dzień do denerwowania się to jest kilka godzin przed wyjściem do klatki i wtedy człowiek raczej rozgrzewając się myśli o walce, myśli o taktyce, no to gdzieś już ten stres i emocje przychodzą. Na razie cieszę się dniem dzisiejszym, czyli i nawadnianiem i tym, żeby dobrze sobie zjeść i powolutku, żeby organizm wrócił do 99% przynajmniej procent swoich możliwości. I dlatego się nie stresuję, bo nie mam czym, tak? To tak jak taki przykład dać, nie wiem, ktoś ma za 2 tygodnie jakiś egzamin, to czy on ma 2 tygodnie chodzić napięty i się stresować egzaminem? No bardzo źle robią, bo tak naprawdę niszczą się psychicznie, stresują się niepotrzebnie. Trzeba się w dniu tam ewentualnie chwilę przestresować, a tak to trzeba się cieszyć, nie? Cieszę się, że jestem z wami, jestem spokojny, miły, uśmiechnięty i chyba, bo teraz co, agresywne szczęka, walka, kurwa, i wychodzę stąd, no to też to by było bez sensu. Generalnie zjadałbym też swoją energię, która jest mi potrzebna na jutro, także ją ładuję. Ja nawiążę do tego pytania, do tej odpowiedzi, ale też tak, gryzą, ale też do trailera i do nazwiska Bahatim. To jak reaguje żona? Fajne. Bo ja pamiętam, że na walce z Bahatim to było we Wrocławiu, zemdlało. Wiesz, to był też początek na pewno i już nie powiem, że zobaczyła czarnoskórego mężczyzny wielkiego kabana i popatrzyła sobie o mój biedny Damianek i wiesz, i tam rzeczywiście się zapowietrzyła i stres ją tam zjadł i potrzebowała pomocy w postaci właśnie tlenu. Teraz to ona tak
myślę, że to przeżywa, ale bardziej myślę o tym, żeby nic się nie stało, jednak dzieci są w domu, wiesz, nie będą oglądać, ale dzi tata cały czas się tam dzwonią, kiedy przyjadę do domu, ale też już to jest moja 12 walka, także ona to inaczej na pewno odbiera. A będzie oglądać? Tak, będzie na pewno oglądać, nie? Ale nie na żywo, na pewno z przyjaciółmi, gdzieś przed telewizorem, wiesz, mamy dzieciaki w domu, no wiadomo, jest teraz jakaś babcia nam pomaga, jak mnie teraz też nie było, no ale ona też musi być czujna. Tak jak powiedziałeś, jest to już twoja 12 walka i z walki na walkę możemy zauważyć, że jesteś coraz bardziej spokojny w swoich pojedynkach, mniej się podpalasz, mądrzej je prowadzisz. Czy ty w okresie przygotowawczym na sparingach też to zauważasz, tą różnicę mentalną? Czy na pewno idzie zauważyć całe doświadczenie, że jednak to jest walka, która trwa 3 rundy i 5 minut, nie można wystrzelić się na 100% w pierwszej rundzie i pojedynki, które stoczyłem tutaj w klatce i przegrałem, uczyły mnie właśnie tego doświadczenia, plus to, że na treningach rzeczywiście też, wiadomo, trening i sparring to jest całkiem co innego, tam nawet jak masz więcej siły, możesz więcej możesz się zmęczyć, możesz odpocząć, daj mi 10 sekund, żebym złapał powietrza, no na walce jest inaczej, dochodzi właśnie ten stres, inna siła, inna eksplozja, więc ta energia dużo szybciej ucieka i mówię, pojedynki, które przegrałem, to były pojedynki, w których się uczyłem i dlatego później z doświadczenia, z walki na walkę przychodzi to doświadczenie i raz trzeba być spokojny, raz trzeba chodzić, słuchać narożnika, a przychodzi moment, w którym trzeba się odpalić i po prostu używać swojej tej takiej eksplozywnej energii, siły, żeby zwyciężyć pojedynek. Tom Breeze to jest bardzo ciekawy transfer do organizacji KSW. No też jestem gościa ciekawy, no. Wydaje mi się, że zwycięstwo z nim może otworzyć wiele drzwi i zastanawiam się, czy... Ale dla mnie? Oczywiście, że tak. To może w końcu do rankingu też mnie wpuści. A ja myślę, że tak. Przecież nie zależy mi na tym, no ale no co, jak z nim wygram, to będę... Słuchajcie, z nim wygram, to będę bił się dalej, no. A jak z nim przegram, też się będę bił dalej. Jaki mi to furtki? Z boku taką myśl, że... No to jest naprawdę, zwycięstwo nad nim otwiera wiele furtek. I myślę, ale że do czego? Do UFC? Do rankingu, nie wiem, do fejmu, czy gdzie chcesz? Do bardzo ciekawych walk tutaj, wiesz, tutaj rankingowych wysoko. Wiesz, na każdego gdzieś przyjdzie czas, ale rzeczywiście może masz rację, bo jakby nigdy nie myślałem, bo gdzieś daleko byłem od tej walki o pas, ten pas jest zwakowany, tu gdzieś jest gdzieś wysoko, gdzieś jest Mamet, tu jest Dyszczarek Kęsik, tu teraz mamy Tomiego nowego w kategorii. Jeszcze są inni zawodnicy, może i przyjdzie czas na rewanż. Spokojnie, bądź spokojny. Także jest z kim się bić, ale mam się z kim bić. Nieważne, czy wygram, czy przegram. Myślę, że też walki robię na takim dobrym poziomie i fajnie się ogląda, że nawet jakbym był poza tym rankingiem, to prędzej czy później zestawem jest lepszym czy z gorszym jakimś zawodnikiem, żeby ta walka była fajna i się sprzedała. Także nie zależy mi wcale na rankingu, a jak z nim wygram, no to też jak z nim wygram, to będzie bardzo dobrze świadczyło o mnie, o moim poziomie i o moich olimpijskich zapasach. Dobra, dobrakujemy żelazo, póki gorące, bo on tu siedzi. No to Romanowski czy Kęsik, odpowiadaj szczerze. Szczerze? Nie, no luz, no wydaje mi się jakby na trochę chłopski zdrowy rozum, że jak nie będzie bił się za dużo w stójce Czarek z Tomim, to jest w stanie wygrać po prostu masą. Wiadomo, jakby jednak to jest różnica kategorii wagowej. Wiadomo, Tomek się bardzo dobrze bije, dobrze boksuje, nie wolno dać mu skrócić dystansu, bo można się nadziać i pójść spać. Jeżeli Czarek to rozegra, prawdopodobnie wygra ten pojedynek. Jeszcze może go oczywiście przewrócić i w parterze Czarek jest silny i dobry i ciężki. Także no mówię, jakby zmiana kategorii, to myślę, że Tomek jeszcze musi tam ze 2-3 walki zrobić, żeby gdzieś tam, tak wiesz, lepiej być bardziej większym zagrożeniem, nie? Jeśli chodzi o analitykę, to tu trzeba posłuchać, myślę, uważnie przed walką Pudziana z Materią. No ale ja o Pudzianie i Materii wypowiadałem się dokładnie podobnie i jakby powiedziałem, w jaki sposób Michał jest w stanie wygrać z Pudzianem, tylko że Michał się tak nie bije, on stoi, idzie na wymianę, no niestety nie jest w stanie przeskoczyć, tylko że tam już były kategoria, różnica tej kategorii, nie wiem, 3 kategorii, tak? Tutaj wiadomo, jest niecała jedną, Tomek się bił cały czas w 7-7, no idzie w 8-4, gdzie chłopy ważą niektórzy nawet pod stówkę, więc te ręce są dużo cięższe niż zawodnicy normalnie z 8-4 i 7-7, także no będzie miał ciężki chleb do zjedzenia, ale jak mu się uda, no to szapobasu. To znaczy, że kurde, ma też karabiny 100-kilowe w ręce, no i ale to wszystko się okaże jutro, nie? Chciałem jedno pytanie zadać, właściwie o jedną osobę, bo rozmawiałem ostatnio z Tatkiem Michalikiem, wyjątkowy sportowiec, też wspaniały człowiek, który też
o tobie wypowiada się w samych superlatywach. On był gdzieś, zwłaszcza po zdobyciu tego medalu, kiedy było o tym najgłośniej, kuszony, widziany przez niektórych w świecie MMA. On oczywiście na razie ma ten jeden jasny cel, Paryż, ale ciebie chciałem zapytać, czyli człowieka, który też taką drogę przeszedł od tego medalisty olimpijskiego też do tego świata. Czy według ciebie Tadek Michalik to jest sportowiec, który mógłby się w MMA odnaleźć? Nie chciałbym za niego się wypowiadać, ale jakby przytoczę to, co on powiedział. On się w tym nie czuje za bardzo. On jakby nie widzi się w tym sporcie. Możliwe, że nie ma drygu do tego. Wiem, że chodził, próbował, ćwiczył tam z Borysem, z Gamerem. No, to jest jakby całkiem inna specyfika. Jakby co innego być utalentowany w wielu kierunkach i czuć to, że potrafisz się bić i może ci to po prostu zacząć wychodzić. A co innego też jest jakby mentalność w głowie i dostawania kopnięć czy uderzeń, ciosów w głowę. Także jak dla mnie średnio bym widział go w MMA, a tak jak on sam się wypowiedział, no nie dość, że ma inny cel, no to on sam siebie chyba nie widzi, nie, w tym. Także to w ogóle też zweryfikuję, bo ja nie powiem, że nie przyjdzie do MMA, bo może będzie tak kiedyś, że nie wiem, uda mu się zdobyć kolejny medal, albo się nie uda i on będzie chciał spróbować swoich sił i wtedy tak naprawdę zobaczymy, tak, bo ja też nie jestem przecież przepowiednią czy wyrocznią i ja po prostu jakby oceniam siebie i oceniam to, co on powiedział i tak jak z nim kiedyś rozmawiałem, nie. Nie każdy zawodnik zapasów, który jest dobry albo bardzo dobry, ma smykałkę do tego i charakter i po prostu nie boi się, żeby pójść na otwarte pięści normalnie, wbić się w małych rękawiczkach w klatce. No to jest jakby, no są zawodnicy tacy i tacy, nie? Wiemy już, że do tego pojedynku nie będziesz reprezentował żadnego klubu, tylko będziesz wychodził pod szyldem Janikowski Team. I kto będzie w twoim narożniku w takim razie? No, narożnik się nie zmienia, on jest miernie od lat. Jest Krzysztof Gutowski, jest Adam Grabowski i Robert Jocz i gdzieś tam dalej mój menadżer Michał Pernach. Także team jest cały czas jakby i sztab trenerski ten sam. I ostatnie pytanie ode mnie. Kto był najcenniejszym sparring partnerem w tych przygotowaniach dla ciebie? Czy jest taka osoba? Chciałbym tu wspomnieć jedną osobę, nie pamiętam jej nazwiska, ale jest to Mańkut, zawodnik wysoki, szczupły, kickbokser z klubu Unique Fight Club. On tutaj ze mną fajnie robił, dużo trenował, pośmialiśmy się, potrenowaliśmy, poznaliśmy się i będziemy dalej trenować. Przepraszam, nie pamiętam, jak się gość nazywa, a nie mam nawet kogo się zapytać, bo nie widzę tu Krzyśka, ale pozdrawiam go serdecznie. To na koniec ode mnie jeszcze takie spostrzeżenie. 10 lat od medalu olimpijskiego, czas leci, co Damian? No, leci. A w sporcie chyba jeszcze ten zegar tyka wielokrotnie więcej, co? Tak, jeśli chodzi o moją karierę i moje trenowanie, mój sport, no to jest już praktycznie 22 lata. Tak jak wspomniałeś, 10 lat od medalu, to już w ogóle zapomniałem, że go zdobyłem, no, ale fajnie, że zawsze można o tym, wiesz, sobie przypomnieć, powiedzieć, że jest Damian medalist olimpijski, nie? Mam za niedługo zamiar oddać swój medal olimpijski do Muzeum Sportowego, właśnie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tam też będzie, tak, zrobimy takie małe wydarzenie. Fajnie to będzie wyglądało, bo tak naprawdę w domu leży i gdzieś tam się kurzy. Czasami go wyciągnę, żeby gdzieś się pochwalić, ale rzeczywiście może go dam do muzeum. Tak przynajmniej będę miał się nim pochwalić, to będziemy mogli gdzie pojechać, pokazać, porobić zdjęcia i będzie wśród innych wybitnych sportowców i medalistów i medalistek olimpijskich. Czy pas KSW jest kolejnym trofeum, które chciałbyś dołączyć do swojej kolekcji? Wiesz co, fajnie by było kiedyś mieć taki pas, aczkolwiek kiedyś przyjaciel mój, który jest już długo, jak to się mówi, na wakacjach, zrobił mi taki fajny pas, także jeden już pas KSW w domu mam od niego, a jak przyjdzie ten czas na zdobycie i zdobędę może kiedyś ten prawdziwy, super by było. Dziękujemy.